Dzień dobry, bardzo, bardzo serdecznie Was witam we środę, tak. W sumie to mógłby ktoś powiedzieć, że nagrywam z pokoju, bo nic nie widać poza parasolem, ale naprawdę jestem na dworze, zobaczcie. Nie oszukuję, nie kłamię, a parasol jest bez żadnych podtekstów, żeby to było jasne, dlatego że pada deszcz, a wręcz we Wrocławiu dzisiaj leje. Także jesteśmy w warunkach, nie wiem, chyba jesiennych bardziej niż zimowych albo wczesnowiosennych. Dobrze, że pada deszcz, bo przydaje się nam woda, a słowo dzisiaj jest okrutne dla nas. Dlatego, że słowo dzisiaj każe się nam bardzo mocno nawrócić. Najpierw mamy takie bardzo trudne słowo z proroka Malachiasza, w którym znajduje się, posłuchajcie, takie zdanie. Oto ja poślę wam proroka Eliasza przed nadejściem Dnia Pańskiego, Dnia Wielkiego i Strasznego, i uwaga, i skłoni on serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie przyszedł i nie poraził ziemi klątwą. W tym zdaniu jest coś takiego, co z jednej strony jest bardzo tradycyjne, bo to dzieci ku ojcom się, ku rodzicom się skłaniają, tak, słuchają swoich rodziców. Ale w tym zdaniu jest też coś bardzo trudnego, szczególnie dla nas starych, uformowanych, wszystko wiedzących, dla rodziców, dla księży, dla wszelkiego rodzaju dyrektorów, przewodników, szefów i tak dalej, bo Pan mówi, że serca ojców ku synom skłoni. Czyli zobaczcie, oprócz tego, że Słowo nam znowu mówi, że jest pewien porządek, który daje nam poczucie bezpieczeństwa, no bo młodsi uczą się od starszych, to jest naturalne i dobre, to jednak Słowo nam też mówi, że starsi mają mieć wzgląd na to, co mówią młodsi. To jest bardzo ważne słowo, bo Ewangelia z jednej strony bardzo radosna, bo rodzi się Jan Chrzciciel, a więc pamiętamy historię Elżbiety i Zachariasza, oczekiwanie, spełnienie obietnicy, którą Pan im złożył, właśnie się wypełnia, ale uwaga, ta Ewangelia też bardzo burzy nasze myślenie. Przekleństwem i Kościoła, i naszych rodzin, i wszelkiego rodzaju grup, w których żyjemy, formujemy się, pracujemy, jest takie przekleństwo, które można by streścić do jednego zdania: zawsze tak było. I to bardzo właśnie koreluje z tym, co mówi pierwsze czytanie o skłanianiu serc ojców ku synom, czyli burzenia pewnego schematu jednostronnego. Właśnie zawsze tak było. Tradycyjnie dzieci słuchają rodziców. Słowo nam mówi, że rodzice też słuchają dzieci. Szefowie słuchają swoich podwładnych. Księża słuchają swoich parafian, biskupi słuchają swoich księży, papież słucha biskupów. A więc patrzymy niżej. Oczywiście to niżej nie jest poniżające, jest czymś, co wynika no po prostu z naszego sposobu życia, z naszego modelu, w którym żyjemy. I ta Ewangelia burzy ten porządek, że zawsze tak było, dlatego że pamiętacie Zachariasz, kiedy dowiedział się, że będzie ojcem, że jego żona Elżbieta będzie miała dziecko, że będą mieli dziecko, przestał mówić, za nie mówił na te 9 miesięcy. Kiedy urodził się Jan Chrzciciel, to przyszli przyjaciele po to, żeby nadać imię dziecku. Tradycja nakazywała, właśnie zawsze tak było, że dziecko przejmowało po imię po ojcu, czyli mały Jan, znaczy mały Bobas, który się narodził, miał na imię mieć Zachariasz. Tymczasem Elżbieta mówi, że nie, że będzie miał Jan. Oczywiście kobieta mało istotna, może jeszcze to sprawdzę, czy rzeczywiście tak było, żebym czegoś nie wymyślał. Tutaj zaraz. Tak, matka jego powiedziała nie, ma na imię otrzymać Jan. Tak, bardzo dobrze. Elżbieta się sprzeciwiła. Dlaczego się sprzeciwiła? Bo za nią stał większy autorytet, stał Bóg. I ci, którzy byli wyznawcami tradycji, co mu robią? Idą do Zachariasza, który wprawdzie mówić nie może, ale na tabliczce napisał Jan, będzie mu na imię. I to było zdziwienie. I myślę, że warto, żebyśmy wykorzystując tę Ewangelię, nie tylko popomstowali sobie na Kościół, że tradycja, że trzyma się jakichś tam starych rzeczy, ale zacznijmy od siebie, od swojego podwórka, od swojego życia. I zobaczcie, ile jest w naszym codziennym życiu takiego myślenia, że zawsze tak było. Zawsze dzieci słuchały rodziców, zawsze święta wyglądały tak, a nie inaczej,
zawsze w Sylwestra robiliśmy to, a nie tamto, zawsze w naszej osobistej modlitwie modliliśmy się w taki, a nie inny sposób, zawsze tak było. Zobaczcie, ile jest takich rzeczy, które zabijają związki, relacje, bo zawsze tak było i ludzie nie szukają nowych możliwości. Nie dlatego, żeby szukać zabawek nieustannie, ale dlatego, żeby zobaczyć, że naprawdę nowość w takim dobrym tego słowa znaczeniu, jako szukanie odnalezienia się w nowej rzeczywistości, w której jestem, naprawdę może być czymś niesamowitym. Elżbieta z Zachariaszem się nie ugięli. Byli twardzi, bo wiedzieli, kto za nimi stoi. I to znowu nam pokazuje, że wprowadzanie tak zwanych nowości nie ma polegać na tym, że obudzę się rano i sobie coś po prostu wymyśliłem, ale chodzi o to, żeby rzeczywiście wsłuchiwać się w swoje sumienie, w głos Pana Boga we mnie, w to wszystko, co jest mądrzejsze ode mnie, po to, żeby szukać na nowo sposobu bycia z drugim człowiekiem. To, co przed chwilą mówiłem o tych różnych relacjach. Nie wiem, znowu łatwo się księdzu mówi, tak, bo żony nie ma, ale nie wiem, czy wy, którzy jesteście w małżeństwach, w różnego rodzaju związkach, czy zadajecie sobie pytanie, w jaki sposób, pytanie każdego dnia, w jaki sposób dzisiaj mogę na nowo kochać swoją żonę, swojego męża, swoją partnerkę, swojego partnera, swoje dzieci, tych wszystkich, z którymi jestem obok w rodzinie. I wiem, że to jest szalenie trudne pytanie, bo podobne pytanie próbuję sobie przynajmniej co jakiś czas, bo przyznaję się, że nie codziennie, zadawać w kontekście mojego życia zakonnego. W jaki sposób mogę kochać na nowo, inaczej moich współbraci, którzy podobnie jak wasze żony, wasi mężowie, wasze dzieci są też trudni, to jest oczywiste. Ja też jestem dla nich trudny, żeby to było oczywiste. My wszyscy żyjemy w jakimś takim klinczu, w którym doświadczamy trudności w relacjach. Ale właśnie to słowo dzisiejsze nam mówi, że mamy się uczyć od innych. Że jesteśmy w różnych momentach naszego życia, w różnych pozycjach, że tak powiem, w tych wszystkich relacjach, zależnościach. I warto, żebyśmy spróbowali rzeczywiście zobaczyć, że bardzo często schematycznie działamy. Jesteś moim synem, jesteś moim podwładnym, jesteś zwykłym księdzem, ja jestem biskupem, jesteś, nie wiem, sprzątaczką, jesteś kasjerką, ja jestem menadżerem, więc mnie słuchaj. Tymczasem to słowo mówi, posłuchaj swojej sprzątaczki, posłuchaj swojej kasjerki, posłuchaj swojego zwykłego księdza, posłuchaj swojego dziecka, posłuchaj swojej żony, której nie słuchasz, albo na odwrót, posłuchaj swojego męża, którego nie chcesz słuchać. Generalnie ta Ewangelia i to słowo z pierwszego czytania nam mówi prostą rzecz. Posłuchaj tych, których z zasady nie słuchasz, bo zawsze tak było, że ty jesteś pierwszy, że ty masz ważniejsze zdanie, bo wydaje ci się, że za tobą stoi jakaś wielka tradycja, która daje ci prawo do tego, żeby kogoś nie słuchać. I może spróbujmy, a szczególnie teraz przed świętami, kiedy w większości domów i wspólnot jest sporo napięcia, posłuchać tych, których zazwyczaj nie słuchamy w tych domach. Może ci ludzie mają do nas bardzo ważny komunikat. Przeżyjmy te święta na spokojniej, spokojniej, bez tej całej nerwowy i uwijania się wokół różnych rzeczy, po to, żeby rzeczywiście spotkać Pana Jezusa, a nie tylko wypełnić jakąś tradycję pod tytułem zawsze tak było. A ci, którzy żyją w samotności, ci, którzy co roku się katują tym, że święta to najtrudniejszy czas w roku, może warto, żebyście w końcu właśnie wyszli z tego klinczu, zawsze tak było, bo zawsze było trudno, i posłuchajcie siebie, tego małego dziecka w sobie, które mówi, a możesz przeżyć te święta inaczej, możesz, nie wiem, pójść sobie na spacer, którego nigdy nie robisz w święta, albo możesz, jest ciepło, możesz siąść na rower i pojechać w Boże Narodzenie na wycieczkę. A możesz, dobra, mamy ograniczenia w przemieszczaniu się, ale możemy wiele rzeczy zrobić, których nie robiliśmy do tej pory. Spróbuj posłuchać tego głosu, który ci mówi, nie zawsze źle, zawsze tak było, ale teraz będzie inaczej, bo tym razem chcę, żeby to serca ojców nakłoniły się ku sercom dzieci, bo tym razem dziecko nie będzie się nazywało tak jak ojciec, tylko będzie się nazywało tak, jak Bóg kazał je nazwać, a Bóg przychodzi zawsze ze świeżością, bo Bóg jest kimś, kto aktualizuje, jeśli tak można powiedzieć, swoje podejście do nas zawsze, do tego, co się w naszym życiu dzieje. Nie jest panem tradycji, panem historii, albo raczej kustoszem, bo może tak,
który będzie się upierał przy tym, że zawsze tak było, to teraz też tak będzie, bo nie od parady Jezus zaczął nowe przymierze, nowy porządek i z każdym przyjściem Jezusa wszystko staje się nowe. A więc jeżeli jesteś chrześcijaninem i będziesz za kilka dni świętował Jego narodzenie, to nie możesz być kustoszem przeszłości, starych zwyczajów, ale musisz być kimś, kto otwiera swoje serce na nowość tego przyjścia, bo ono zawsze jest czymś nowym. I może warto, tak sobie teraz skojarzyłem, jak kręcę tym parasolem, zobaczyć, że my też współcześnie bardzo lubimy zamykać różne rzeczy do symboli, którym nadajemy znaczenie takie, jakie nam pasuje. Wiem, że część z Was nie uwierzy mi, że naprawdę tego parasola nie wziąłem z podtekstem, wiadomo jakim. W Polsce to jest bardzo jasne, dzisiaj podtekst. Naprawdę pada dzisiaj deszcz i naprawdę dzisiaj, żeby nie zmóc i znowu nie być chorym, no to wziąłem parasol. I może warto właśnie, zaczepiam teraz, wiem, mam tylko świadomość, ale może warto czasem zobaczyć świat trochę innymi oczami niż to, co mi się wydaje oczywiste na pierwszy rzut oka. Mówię to też do siebie, bo jestem bardzo ograniczony w percepcji tego świata, w postrzeganiu innych ludzi, szczególnie tych, których nie lubię. A więc spróbujmy zobaczyć, że rzeczywiście chodzi o to, żebyśmy nakłonili jako ojcowie, jako starsi, jako ci, którzy w jakichś pozycjach, w jakichś relacjach są wyżej, serca ku tym, którzy są niżej, po to, żeby przełamać tą nieszczęsną tradycję, która zawsze była, po to, żeby zobaczyć, że przychodzi nowe, bardzo nowe. I dlatego to słowo jest groźne, powiedziałem na początku, bo ono bardzo, bardzo niszczy nasze poczucie bezpieczeństwa, takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa wypływające z tego, że ja wiem lepiej, bo zawsze tak było, ja wiem lepiej, bo jestem starszy, ja wiem lepiej, bo jestem kimś większym i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żebyśmy pozwolili sobie zobaczyć, że Bóg przychodzi do nas w różne sposoby. I Boże Narodzenie, które za chwilę będziemy świętować, jest mega rewolucją, jeśli się takie serio przyjmie. Znaczy, Bóg przestaje być kimś wszechmocnym, kimś, komu trzeba oddawać hołdy, ale jest kimś, kto jest malutkim dzieciątkiem, jeszcze o tym będę mówił w kolejnych dniach, które trzeba przytulić i nauczyć się czułości. I to jest ta nowość, która dla wielu jest brutalna i bardzo niebezpieczna. Dobrej środy Wam życzę, trzymajcie się, do widzenia. I nie dajcie się deszczowi, smutkowi, innym rzeczom. Chociaż one będą i będą nas zżerać, to jednak możemy w sobie szukać czegoś, co daje życie. Do widzenia jeszcze raz.